Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Wzrost Królestwa Bożego według przypowieści ewangelicznych. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 25 września 1991 roku. Jak powiedzieliśmy w poprzedniej katechezie, nie sposób zrozumieć powstania Kościoła, nie uwzględniając tego wszystkiego, czego Jezus nauczał i czego dokonał. I temu właśnie tematowi poświęcone jest podstawowe nauczanie zawarte w przypowieściach o Królestwie Bożym. Które skierował on do swoich uczniów i pozostawił nam wszystkim. Pośród nich szczególne znaczenie mają przypowieści, opisujące i pozwalające nam odkryć charakter historycznego i duchowego rozwoju Kościoła zgodnie z planem jego założyciela. Mówi Jezus. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Królestwo Boże rośnie tu na ziemi, w dziejach ludzkości, mocą początku, którym było założenie przez Boga oraz mocą tajemniczego działania Boga samego wspierającego nadal Kościół poprzez wieki. W działaniu Bożym, związanym z Królestwem, obecny jest również sierp ofiary. Rozwój Królestwa nie urzeczywistnia się bez cierpienia. Taki sens ma przytoczona przypowieść z Ewangelii Marka. Podobną myśl odnajdujemy w innych przypowieściach, zwłaszcza z zapisu Mateuszowego. Królestwo Niebieskie czytamy w tej Ewangelii. Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Przypowieść wskazuje na rozrost królestwa w znaczeniu ekstensywnym. Inna natomiast przypowieść ukazuje jego wzrost, w znaczeniu intensywnym lub jakościowym, porównując je do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Przypowieść o siewcy i siebie ukazuje wzrost królestwa Bożego jako owoc działania siewcy, które wydaje plon w zależności od rodzaju gleby i warunków klimatycznych. Jednostokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny. A inne trzydziestokrotny. Gleba oznacza wewnętrzną dyspozycję ludzi. Wzrost Królestwa Bożego uzależniony jest więc według Jezusa, również od człowieka. Człowiek, wolna wola ludzka, jest odpowiedzialna za ten wzrost. Stąd też Jezus poleca wszystkim modlić się. Przyjdź Królestwo Twoje. A jest to jedna z pierwszych próśb modlitwy pańskiej. Jedna z opowiedzianych przez Jezusa przypowieści o wzroście królestwa Bożego na ziemi pozwala nam odkryć z wielkim realizmem, że jest ono uwikłane w walkę, jaką prowadzi przeciw niemu nieprzyjaciel, który sieje chwast między pszenicę. Mówi Jezus, że kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza chcieli go wyrwać, lecz gospodarz nie pozwala im na to, byście nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem Żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przypowieść ta wyjaśnia współistnienie i niejednokrotnie splatanie się, dobra i zła w świecie. W naszym życiu, w samej historii Kościoła. Jezus uczy nas patrzeć na świat z chrześcijańskim realizmem i podchodzić do każdego problemu, przestrzegając przyjętych zasad, ale również w sposób roztropny i cierpliwy. Zakłada to transcendentną wizję historii, w której oczywiste jest, że wszystko należy do Boga, a każdy ostateczny rezultat jest dziełem Jego opatrzności. Nie ukrywa się jednak ostatecznego losu w wymiarze eschatologicznym dobrych i złych ludzi. Symbolizuje go złożenie pszenicy do spichlerza oraz spalenie chwastu. Odpowiadając na pytania uczniów, Jezus wyjaśnia przypowieść o siewcy. Z jego słów wyłania się zarówno doczesny, jak i eschatologiczny wymiar Królestwa Bożego. Chrystus mówi do uczniów. Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego. Naucza o tej tajemnicy, a jednocześnie swoimi słowami i tym, czego dokonał, przekazuje im królestwo, tak jak jemu przekazał je ojciec. Nauczanie to trwa również po jego zmartwychwstaniu. Czytamy bowiem w dziejach apostolskich, że ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym, aż do dnia, kiedy został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Były to ostatnie pouczenia i dyspozycje przekazane apostołom, dotyczące ich działalności po wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego, której celem było konkretnie zainicjować Królestwo Boże poprzez powstanie Kościoła. Również słowa wypowiedziane do Piotra w Cezarei Filipowej wpisują się w całe nauczanie o Królestwie. Jezus mówi bowiem Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Nazwawszy go uprzednio skałą, na której zbuduje swój Kościół niepokonalny dla bram piekielnych. Obietnica ta została wyrażona wtedy w czasie przyszłym. Zbuduje, ponieważ definitywne zbudowanie Królestwa Bożego w tym świecie miało się dokonać przez ofiarę krzyża i zwycięstwo z zmartwychwstania. Dopiero wtedy Piotr i pozostali apostołowie uzyskują żywą świadomość swego powołania. By ogłaszać dzieła potęgi tego, który ich wezwał z ciemności, do przedziwnego swojego światła. Jednocześnie wszyscy zachowają również świadomość wyłaniającej się z przypowieści osiewcy prawdy, że nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost Bóg. Jak napisze święty Paweł. Autor Apokalipsy daje wyraz tej świadomości Królestwa, kiedy zapisuje pieśń skierowaną do baranka. Zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu Królestwem i kapłanami. Apostoł Piotr dopowie, że zostali ustanowieni dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Te słowa wyrażają prawdy głoszone przez Jezusa. W przypowieściach o siewcy i siebie, o pszenicy i chwaście, o ziarnku gorczycy, z którego wyrasta drzewo, mówił on o Królestwie Bożym, wzrastającym pod działaniem Ducha Świętego w duszach dzięki życiodajnej mocy, której źródłem jest jego śmierć i zmartwychwstanie. Królestwo to wzrasta aż do czasu przewidzianego przez Boga samego. Wreszcie nastąpi koniec, mówi Święty Paweł, gdy Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Gdy bowiem już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Istnienie Kościoła od początku do końca jest wpisane w zadziwiającą perspektywę eschatologiczną Królestwa Bożego i w tej perspektywie toczą się jego dzieje od pierwszego aż do ostatniego dnia.